jedyny. A drugi? Jeszcze raz. O, no ma. Sprawnie. I wyłączyć, żeby portfeli nie traciły. A tu już noszą krzesła. Aktualnie trwa przerwa, wszyscy wyszli. Dziewczyny ćwiczą taniec, a my jesteśmy już gotowi. Cały sprzęt mamy rozłożony. I szykujemy się do swoich pokazów. Jesteśmy gotowi. Wszystko już na sobie mamy. Zaraz się rozbieramy. Jeszcze tutaj kilka rzeczy trzeba do tego przygotować. Witam wszystkich gości na naszych drzwiach otwartych w pięknym, zabytkowym budynku naszej szkoły. Chciałbym serdecznie zaprosić do obejrzenia naszych pokazów, po to, żebyście się zorientowali, co mamy do zaoferowania Wam od 1 września 2017 roku. Takim hitem naszego naboru jest klasa, która będzie nosiła nazwę informatyczno-mundurowa. Jest to klasa, która będzie miała rozszerzoną informatykę, dodatkowe zajęcia z informatyki dzięki autorskiemu, MON-owskiemu programowi Bezpieczeństwo Sieci. Wydaje się, że ta klasa może być naprawdę hitem tego naboru w naszym mieście, ponieważ MON daje obietnicy, że jeśli ktoś skończy tą szkołę, tą klasę, uzyska certyfikat, będzie miał szansę, duże szanse, a może nawet pewność zatrudnienia w wojsku jako informatyk. Wydaje mi się, że to jest bardzo intratna dla młodego człowieka propozycja. Lubicie informatykę? Wiem, że bez pewnych narzędzi informatycznych się nie potraficie obejść. Dlatego to idzie w waszym kierunku. Także serdecznie zapraszam do udziału w naszych pokazach, a potem do zwiedzania naszej szkoły. Dziękuję za uwagę. Zanim zaczniemy prezentację o naszej szkole, zapraszamy opiekunów i pedagogów do auli na słodki poczęstunek. A teraz zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole. Mamy 28-letnią tradycję kształcenia i wychowywania młodych ludzi. Nasi uczniowie otrzymują wiedzę niezbędną do zdania matury oraz kontynuowania nauki. Są traktowani indywidualnie, wspierani i motywowani do własnego rozwoju. Znają i szanują wartości demokratyczne. Tradycją są obchody między innymi Święta Szkoły i Patrona, Dnia Języków Obcych, Dnia Edukacji Narodowej, Dni Papieskich, Święta Książki i Wigilii Klasowych. W naszej szkole działa również samorząd szkolny, który zapewnia nam wiele atrakcji, takich jak otrzęsiny, szkolne przedstawienia. Wspieramy talenty w szkolnym zespole wokalnym Tendo, prowadzonym przez panią muzyk Dagmarę Cichocką. W szkolnym kółku teatralnym wspieramy talenty dziennikarskie w szkolnej gazetce Wieści z Trójki. Wspieramy talenty sportowe, fotograficzne, wędkarskie. Oferujemy różnorodne zajęcia, wycieczki edukacyjne śladami Jana Pawła II, Park Linowy Rólewo, Jump City Gdańsk. Oferujemy różnorodne zajęcia, wykłady, spotkania, lekcje w terenie, lekcje w muzeum, sądzie. Wyjeżdżamy także do Teatru Muzycznego w Gdyni, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Bierzemy udział w akcjach ogólnopolskich. Tydzień Konstytucyjny,
Otwarta Firma, Dzień Bezpiecznego Internetu, Góra Grosza, Dzień Przedsiębiorczości. Współpracujemy ze Związkiem Strzeleckim Strzelec, z jednostką wojskową 1109 w Grudziądzu, z policją, ze strażą pożarną, ze szkołą imienia Anny Frank w Gettersloch, z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy. Oferujemy aktywny udział w rozwiązywaniu problemów uczniów, budowę atmosfery współpracy i zaufania. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. To słowa naszego patrona Jana Pawła II. Zapraszamy do naszej szkoły. W tym roku oferujemy Wam grupę humanistyczną. W zakresie rozszerzonym nauczany będzie język polski, historia oraz inne dowolnie wybrane przedmioty w klasie drugiej. Grupa ta to dobry wybór dla każdego, kto interesuje się literaturą, filozofią, historią i dziennikarstwem oraz pragnie rozwijać swoje zdolności literackie bądź artystyczne. Kółko dziennikarskie oraz zespół muzyczny stanowią idealne pole do doskonalenia warsztatu ucznia o uzdolnieniach artystycznych. Grupa biomedyczna. W zakresie rozszerzonym nauczana będzie biologia, chemia oraz inne dowolnie wybrane przedmioty w klasie drugiej. Udział w zajęciach szkolnej drużyny ratownictwa przedmedycznego pozwoli na nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych i właściwego wykonywania czynności ratujących zdrowie i życie człowieka. Klasa pierwsza B i C, tak zwane mundurowe. W zakresie rozszerzonym nauczana będzie geografia oraz inne dowolne wybrane przedmioty w klasie drugiej. Na dodatkowych zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów uczniowie uczą się podstaw samoobrony, strzelania, musztry i logistyki. Uczniowie współpracują ze Związkiem Strzeleckim Strzelec, jednostką wojskową 1109, Komendą Policji, Państwową Strażą Pożarną i Służbą Więzienną w Grudziądzu. Absolwenci tych klas otrzymują potwierdzenie nabytych umiejętności. Gimnazjaliści, mamy dla Was coś nowego. Tworzymy w klasie mundurowej grupę informatyczną o nazwie Informatyczne Zielone Garnizony. Jesteśmy jedyną szkołą na Pomorzu i jedyną z 12 szkół w Polsce, w której oferowana jest właśnie taka grupa. W zakresie rozszerzonym nauczana będzie informatyka oraz inne dowolnie wybrane przedmioty w klasie drugiej. Na obowiązkowych, dodatkowych zajęciach w 3-letnim cyklu kształcenia realizowany będzie autorski projekt Ministerstwa Obrony Narodowej Informatyczne Zielone Garnizony o specjalności bezpieczeństwa w sieci. Grupa ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, konfiguracji, zabezpieczeń i komputerów osobistych. Szkolenie kończy się certyfikatem Akademii Cisco. Uczniowie klasy o profilu biomedycznym działają w szkolnej drużynie ratownictwa przedmedycznego. Czas na ich pokaz. Zapraszam do wysłuchania tego, co ma Wam do powiedzenia Ola z klasy pierwszej A. Cześć, nazywam się Ola i jestem członkiem ratownictwa, koła ratownictwa przedmedycznego 3 Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia w ramach tego koła skierowane są przede wszystkim do uczniów klasy biomedycznej, szczególnie zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Odbywają się jako zajęcia dodatkowe po lekcjach i nastawione są szczególnie na ćwiczenia praktyczne. Z członków koła wyłaniana jest co roku 5-osobowa drużyna ratownictwa przedmedycznego, która reprezentuje naszą szkołę w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK. W ostatnich latach zajmowaliśmy miejsca w pierwszej czwórce tych zawodów. Zapraszamy do krótkiej prezentacji umiejętności naszej drużyny.
Wszystko oczywiście przed Wami. Zachęcam do obejrzenia pokazu musztry, który zorganizowali uczniowie naszych mundurówek. Thank you.
bardzo słusznie. Jan. Thank you.
Pod przewodnictwem pani Dagmary Cichockiej członkowie naszego szkolnego zespołu prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości i imprez szkolnych. Zapraszamy na występ zespołu. Raz. Dobra, nie dałem, ale jak jest na lekcji, to każdy kolor. Dzwonię. Dzwonię,
building company. What? Building company, and I eat on budowa. No, budowa. It's building site. Yes, that's building site. I eat the sandwich and push. Oh, yes, that's the name. Wpadł mi into a sandwich. And I have open wound and zaczęło robić, no i jestem. Okay, whatever. Please sit down here and let me see the board. I'm gonna pull out. I'm gonna pull out. So? I wanna pull out. You don't understand me. I wanna pull out. What? Pull out. Tu boli, tu. To. Okay. No, tu. Tu to jest tam przecież. Ten. Okay. No. Naszego liceum realizuje się w grze na gitarze elektrycznej. Po trzecie LO to także możliwość ćwiczenia i prezentowania indywidualnych umiejętności. Zapraszam na występ muzyczny Jana Jasińskiego z klasy pierwszej A. Thank you.
WF-u nie tylko ćwiczymy, ale również się bawimy. Zapraszamy na występ uczniów z naszej szkoły. Thank you.
jest właśnie trzecie liceum ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Gruziące. Szkoła w prawie 30-letnią tradycją kształcenia młodych ludzi. Dzisiaj przedstawiliśmy Wam ofertę na nadchodzący rok szkolny i głęboko wierzymy, że z wieloma z Was zobaczymy się we wrześniu. Pozostał jeszcze jeden Wasz element. Oprowadzenie po naszej szkole. W związku z tym za chwilę podzielicie się na 5 lub 12 osobowych. Zapraszamy na pokaz repliki i strzelania na boisku szkolnym oraz na uczestnictwo w roku. My już dziękujemy wszystkim za przybycie, dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do organizacji dzisiejszej imprezy. Grochówkom jeszcze nie mam zdjęcia. A to nie jest zdjęcie, film. To będzie cały film? Tak, relacje zrobię. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Będzie do wstawienia na stronę. Czy będzie słychać, że grochówka jest pyszna? No oczywiście, że będzie słychać. Dziękuję. To ja mogę jeszcze raz do pani tam. Możesz. Może tak być. To dopiero być. Teraz to będzie żywa reklama. Na miniaturkę. No, na miniaturkę. Właśnie straciłem hełm. Dużo na a ciężko to się ściągnąć? Nie. No dawaj. Paluch ze spustu ściągnij. Dobra. Paluch. Jest już po całej imprezie. Wszyscy poszli i nas zostawili. My wróciliśmy się po swoje rzeczy, bo jeszcze mieliśmy taki mini pokaz strzelania z replik. I teraz wracamy do domu. Zapraszamy do trójki.